Witajcie, kochani widzowie, tutaj Ela Gawin. Witam na moim live'ie. Przepraszam bardzo, znowu mamy opóźnienie, dlatego że, słuchajcie, strasznie mi się chciało spać, znowu. Znowu się trochę źle poczułam. Ja muszę po prostu, jak mam te live'y wieczorem, to ja muszę po południu zawsze trochę się przespać, bo pod wieczór się czuję zmęczona, zdenerwowana. Kładę się i potem nie mogę się obudzić. Także muszę sobie tak o 18 się kłaść. Bo żeby się te 3 godzinki tam przespać do 9 wieczorem i wtedy zrobić tego live'a, bo położyłam się spać o 20 i nie mogłam się obudzić. No i bardzo przepraszam, bo ja miałam dzisiaj ciężki dzień. Byłam w sądzie krakowskim zawieźć takie pisma związane z moim dzieckiem, z moimi działaniami w kierunku odzyskania córki, sprowadzenia jej do domu. I trochę się tym wszystkim przejęłam, zdenerwowałam i tak się po południu trochę podłamałam i wieczorem położyłam się i teraz jestem na tym live'ie, także tak nie jest mi za wesoło. Słuchajcie, jak chcecie, to możecie troszeczkę podokuczać mi w tych donate'ach, bo popatrzcie, nie było dawno, a teraz zawsze możecie mi coś złośliwego popisać. Co wy na to, drodzy widzowie? Trolle, hejterzy, stalkerzy. Zawsze możecie troszeczkę podokuczać mi. Jak się czujecie dzisiaj? No bardzo przepraszam, że troszeczkę później zaczęłam, ale Marilyn Monroe pod koniec swojej kariery też się spóźniała po kilkanaście godzin. A ja się tylko spóźniam po 2-3 godzinki, więc myślę, że to jeszcze nie jest taka tragedia. Elka, rozpadasz się. Buzia napuchnięta, pośrodek leci w dół. Pozdrawiam dzieciaczkowo. Nie, chyba ładnie wyglądam. Ale właściwie to nie mam nic ciekawego do opowiedzenia na temat tego, co u mnie słychać, bo cały czas piszę systematycznie różne wpisy, informacje na Discordzie, na YouTube, filmy się pojawiają, więc wszystko wiecie, co się u mnie dzieje na Facebooku. Muszę na Instagramie, na Twitterze i TikToku sobie odbudować konta, bo nie mam dostępu do starych. No i tak jak mówię, byłam dzisiaj w sądzie krakowskim złożyć takie pisma, które w pierwszej części dnia sobie przygotowywałam. No i trochę ta podróż do tego sądu mnie przygnębiła, że późno wróciłam, przyszłam do domu, to się w sumie po rozmowie z informatykiem stwierdziłam, że się położę na chwilę spać przed live'em i oczywiście nie mogłam się dobudzić, także... No ale już jestem. Śmierdziela wpłaca 5 zł. Czy warto było szaleć tak? Nie masz prawa jazdy na minimum 3 lata. Straciłaś na zawsze córkę. Masz pracę społeczną i jeszcze kilka spraw karnych. Co dalej? No bez przesady. Nie mam żadnych prac społecznych ani żadnych spraw karnych. Słuchajcie, nie jest źle, ale zawsze może być jeszcze gorzej. Bo jest takie przysłowie, niektórzy mówią, że już było tak źle, że już gorzej być nie mogło i mogło być tylko lepiej. Ale to nie jest prawdziwe przysłowie. Zawsze może być jeszcze gorzej, więc... Rzeczywiście mam trochę zmartwień, ale obawiam się, że to nie jest koniec moich zmartwień, bo jest coś takiego jak prawo serii czy zła pasa. Upość wpłaca 5 zł. Czemu osoba z tak dobrego domu jak ty popada w mezalians za mezaliansem? Jak nie pegżarek, to bezzębny wampir z przyjaźni, a teraz dałem z jastrzebiej góry. Przepraszam, że się śmieję. Słuchajcie, ale nie, nie obrażajcie nikogo, wampir. Nie, muszę wam powiedzieć, że unikam alkoholu, dlatego że no, brzydkie ciało się robi po tym alkoholu, twarz jest zmęczona. To są kalorie, w ogóle alkohol jest tłuczący. Brzuch jest brzydki, okrągły, a chciałabym mieć kaloryfer i taki ładny, płaski brzuszek. Także nie, alkohol no czasami można skosztować, ale wykluczone, żeby codziennie. I na pewno rzadziej niż częściej. Bo to jednak, no, po alkoholu szybko się człowiek też starzeje, także... Zresztą podobnie jest z papierosami. Trzeba po prostu zdrowy tryb życia prowadzić, myśleć pozytywnie, nie przejmować się tym, co się dzieje, nie martwić, wysypiać, dbać o siebie, zdrowo się właśnie odżywiać i wtedy od razu też mamy lepszy humor i nastrój. Niestety alkohol jest jednym z największych depresantów, czyli powoduje przygnębienie, bo on tylko daje przyjemność taką chwilową w czasie, gdy go pijemy, a po paru godzinach przychodzi pogorszenie nastroju, samopoczucia, jakieś znużenie, właśnie zły humor, który normalnie byśmy tego nie odczuwali, jakbyśmy nie pili alkoholu. Także uważam, że rzeczywiście macie rację, że alkohol to jest
coś złego i należy unikać. No tylko, że trudno jest to robić, gdy wszędzie on jest powszechnie sprzedawany. Idziesz sobie do sklepu kupić sobie bułkę, serek, cokolwiek, to za ekspedientem na ścianie cała galeria różnych alkoholi, likierów. I chcąc nie chcąc, patrzysz na to, prawda? Tak, alkohol jest właściwie we wszystkich sklepach eksponowany, nawet na stacjach benzynowych. Przede wszystkim tam. Co ja na przykład osobiście uważam, że alkohol nie powinien być w ogóle na stacjach benzynowych sprzedawany, no ale... Może lepiej się nie będę wypowiadać, bo jeszcze wprowadzą taką ustawę i będzie rzeczywiście wycofany ten alkohol ze stacji. Potem powiecie, że to przeze mnie, więc może nie będę do tego nawoływać. Aha, mówiłam, że nie mam właśnie szczęścia do mężczyzn. Otóż dałam teraz dwa dni temu takie ogłoszenie, że szukam sobie nowego chłopaka. Dałam takie ogłoszenie na Discordzie, zrobiłam sobie taki plakat. Szukam kochanka. A na Facebooka zrobiłam wersję szukam chłopaka. Bo kiedyś jak dałam taki na Facebooku opis casting na kochanka, jakoś tak rok temu czy dwa lata temu, i tam opisałam, jaki ten kochanek miałby być, to wiecie, że dostałam blokadę na Facebooku 30 dni za taki wpis, więc na Facebooku dałam, że szukam sobie chłopaka. Bo ten Facebook jest strasznie taki rygorystyczny. Słuchajcie, więc tak, szukam nowego kochanka. Idzie jesień, smutno mi samej, muszę zaprzyjaźnić się z jakimś nowym chłopakiem, mężczyzną. Co mnie interesuje? Jaki powinien być ten mężczyzna? Przystojny, wysportowany, wysoki, wiek pełnoletni, nie więcej niż 45 lat, wykształcony, z tym, że w nawiasie pisze niekoniecznie, no bo nie każdy ma możliwość zdobycia wykształcenia, a to nie znaczy, że nie jest inteligentny, prawda? Ale jakby był wykształcony, to by było fajnie. Następnie mądry, utalentowany. Następna cecha, niezależny finansowo. Następna cecha, z ciekawym zawodem, chętnie z mojej grupy zawodowej, ale w nawiasie pisze, że niekoniecznie, czy może być też jakiś inny zawód. Najchętniej z Małopolski. Słuchajcie, czyli czytam dalej. Najchętniej z Małopolski niekoniecznie, czyli że szukam sobie nowego kochanka. Ktoś, kto nie musi się ukrywać, nie boi się internetowego hejtu i czasami się ze mną sfotografuje lub sfilmuje. Niekoniecznie. No fajnie by było, jakby w ogóle ta osoba ze mną czasami wystąpiła w moich filmach, w moich live'ach, ale oczywiście no to mało kto się ma na to odwagę, więc nie liczę na to, że ktoś będzie chciał. Natomiast no na pewno nie chciałabym się ukrywać, bo prędzej czy później na pewno nas ktoś sfotografuje, czy gdzieś tam pójdziemy na kolację, czy na spacer, czy będziemy gdzieś w sklepie, no to chcąc nie chcąc ktoś nas rozpozna. Więc jeśli miałabym poznać jakiegoś nowego chłopaka, mężczyzny, no to on musi się liczyć z tym, że jestem w pewnym sensie osobą publiczną i on też się gdzieś tam będzie pojawiał po prostu w tym internecie. Natomiast no nie będę chodzić w kapturze po ulicy, w jakiejś czapce z daszkiem się ukrywać. No ale jeżeli ktoś miałby taki straszny problem z tym, no to można się po prostu spotykać tylko w domu, nie? Czy tam w hotelu, no a nie będziemy chodzić po ulicy, ale to by było no duże utrudnienie, także lepiej by było, żeby ktoś się liczył z tym, że jednak jestem w pewnym sensie rozpoznawalna. Lubiący spacery, podróże, sport i aktywny tryb życia jak ja. Może mieć nałogi, jeśli nad nimi panuje. No lepiej, żeby nie miał nałogów, no ale nie musi być abstynentem, jak pali papierosy, no to trudno. Ale słuchajcie, kochani widzowie, ja was proszę, jak pójdę do więzienia, to przysyłajcie mi jakieś paczki do więzienia, błagam was. I odwiedzajcie mnie tam, albo piszcie apelacje, wnioski, żeby mnie zwolnili, proszę. Może mi skrócą wyrok z 25 lat na 15, no to mam 53 plus 15. 68 lat będę miała jak wyjdę, no to jest o co walczyć, coś tam powymiatam w tym internecie, nie? Ciekawe, jak będę wyglądała po 15 latach więzienia. A oni nie pozwalają w więzieniu włosów farbować. Wyglądasz jak zasuszony kurczak z chińskiej zupy XD. A przecież nie ma zasuszonego kurczaka w chińskiej zupie. Muszę wam powiedzieć, o tutaj mam. Nie wiem, czy teraz widać, musiałabym rozjaśnić. Tutaj, ja mam, słuchajcie, takie wgłębienie na czole, wiecie? Tu. Nie wiem, czy zauważyliście na filmach, tutaj. O tu. Teraz to widać. Wiecie, pod czego mam to wgłębienie? Mnie aresztowali, to dostałam pałą w łeb. O.
I mam bliznę od tego, miałam siniaka. Oczywiście krew mi się lała, nie? No i mam teraz, tutaj mam gniecioną czaszkę. To mi zrobiła policja. Mam na pamiątkę. A uderzyliby zamiast tu to w skroń, to by mnie zabili. Dostałam pałką w głowę. O tak, tak mniej więcej w ten sposób. Tutaj, nie?